Nie wiem, czy ty wiesz, ale ja nie wiedziałem, że radca prawny i prawnik to jednak nie to samo. Dlatego zapraszam cię na rozmowę, z której dowiesz się, kim jest radca prawny, czym zajmuje się i kiedy potrzebujemy jego pomocy, jak znaleźć radcę prawnego oraz, uwaga, co trzeba umieć, żeby zostać radcą prawnym. A moim gościem jest Marika. W imieniu wszystkich radców prawnych i radczyń prawnych serdecznie zapraszam. Cześć Mariko, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Cześć Dawidzie, a ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, jesteś radczynią prawną. Ja na przykład osobiście, jak rozmawialiśmy, jechaliśmy tutaj, miałem duży problem z tym, żeby zrozumieć, czy radca prawny i prawnik to samo. Możesz nam wszystkim teraz wyjaśnić, jak jest? Oczywiście. Być może cię rozczaruję, ale radca prawny i prawnik to nie jest to samo. Nie można tych słów używać zamiennie, to nie są synonimy, ale nie jest też tak, że one się ze sobą nie łączą. Prawnik jest to osoba, która ukończyła studia prawnicze, a radca prawny także ukończył studia prawnicze, ale podjął dalsze trudy nauki, o których powiemy sobie jeszcze w dalszej części rozmowy. Podsumowując, każdy radca prawny jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym. Czyli radca prawny taki level wyżej nad prawnikiem? Oczko wyżej, ale nie znaczy to, że jest lepszym człowiekiem. Po prostu ma większe kompetencje zawodowe. Okej. A czym zajmuje się radca prawny? Komu, kiedy i w czym może pomóc? Podstawowym zadaniem dla radcy prawnego jest poszukiwanie jak najlepszych i optymalnych rozwiązań dla klienta, który do niego przyjdzie. Tak naprawdę zakres i rodzaj tej pomocy musimy każdorazowo dostosować do potrzeb klienta. Być może konieczne będzie sporządzenie umowy albo jej zaopiniowanie. Klient będzie chciał wytoczyć powództwo albo będzie chciał się przed takim powództwem chronić. Możemy jako radcy prawni także pomagać osobom w sprawach karnych, w tym również być obrońcą oskarżonego. No dobra, załóżmy, że mam jakiś problem, jestem świadomy swojego problemu, no i teraz mam wyzwanie, skoro już wiem, czym zajmują się radcy prawni, jak mogę znaleźć radcę prawnego, który pomoże mi w mojej sytuacji? Po pierwsze, gratuluję, że jesteś świadomy, że możesz mieć problem prawny. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie radców prawnych, żyjemy w dobie internetu. Bardzo dużo radców prawnych posiada swoje strony internetowe czy też wizytówki na portalach społecznościowych, jednak potencjalnemu klientowi może być ciężko dotrzeć do radcy, który akurat zajmuje się danymi zagadnieniami prawnymi, w których on ma problem. W związku z tym nasz samorząd radcowski wychodzi naprzeciw tym problemom. Stworzona została specjalna wyszukiwarka dostępna pod adresem szukajradcy.pl, na której potencjalny klient może znaleźć radcę prawnego, nie tylko który ma praktykę i doświadczenie w danej dziedzinie prawa, ale także takiego, do którego nie będzie miał daleko, ponieważ ta wyszukiwarka pozwala znaleźć nie tylko specjalistę w danej dziedzinie, ale także specjalistę w mieście czy miejscowości, w której najbardziej nas by to interesowało. Czyli zobaczcie, bo musicie wiedzieć, że portal szukajradcy.pl jest partnerem tego odcinka, z którego możecie tak naprawdę dowiedzieć się, kim jest radca prawny i w czym może wam pomóc, a jak będziecie mieli taką sytuację, że będziecie radcy potrzebowali, to wiecie, co macie robić. Wejść w przeglądarkę, wpisać szukajradcy.pl i przez filtrowanie znaleźć najbliższego wam specjalistę w waszej dziedzinie. Okej, to lecimy dalej. Oglądają nas i słuchają ludzie, którzy być może są dopiero, nie wiem, przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, a może chcieliby w jakiś sposób zmienić swój sposób życia i zawód. Powiedz mi, dlaczego warto zostać radcą prawnym? Zawód radcy prawnego to niekończące się możliwości rozwoju oraz doboru ścieżki kariery. Myślę, że dla młodych ludzi jest to bardzo ważne, aby wybór zawodu nie ograniczał ich i nie zamykał w pewnych ramach. Zawód radcy prawnego to również niekończące się wyzwania i nie mam tutaj na myśli tylko wyzwań związanych z prowadzeniem danej sprawy, ale także wyzwania związane z nieustającymi nowelizacjami przepisów prawa. Jak wszyscy wiemy, jest tego bardzo dużo i naszym zadaniem jest za tym nadążać i te zmiany rozumieć, co niejednokrotnie jest bardzo dużym wyzwaniem. To nie jest tak, że raz nauczymy się przepisów kodeksu na przysłowiową pamięć i całe życie będziemy z nich korzystać, bo one niestety na przestrzeni lat naszej praktyki mogą się zmienić. Czyli radca prawny musi cały czas się uczyć i aktualizować swoją wiedzę.
Dokładnie, ale tutaj przechodzimy do dalszych możliwości, które daje zawód radcy prawnego, bo jak już się tego wszystkiego nauczymy, poprawnie zastosujemy i wygramy sprawę, to pojawia się naprawdę bardzo duża satysfakcja. Ta satysfakcja pojawia się również wtedy, kiedy pomożemy komuś pro bono, czyli bez wynagrodzenia. Jest to również bardzo ważne i bardzo ważne jest mieć świadomość, że w ten sposób również możemy pomagać ludziom. Zawód radcy prawnego poza satysfakcją daje także możliwość poznania innych emocji i doświadczenia innych uczuć. Mam tutaj na myśli pokorę. Czasami jednak sprawę przegramy i warto umieć przyjąć to na przysłowiową klatę. Wiesz co, bo jak mówiłaś też o wygranych sprawach, to od razu miałem obraz takiej filmowej, takiej rozprawy sądowej, w której jest sędzia, to uderzenie młotkiem, ta cała akcja jak z seriali. Powiedz mi, czy w polskim sądzie to tak naprawdę wygląda? W ogóle jak wygląda rozprawa w polskim sądzie? Bo wiesz, może nie każdy trafił tam, byśmy tam nie trafiali z różnych przyczyn, ale pewnie chcielibyśmy wiedzieć, jak to wygląda. Czy tak jak w filmach amerykańskich? Niestety nie. U nas odbywa się to delikatnie mniej spektakularnie. Oczywiście jest sędzia, jest młotek. O dziwo, w polskich sądach również jest młotek, ale w mojej praktyce nigdy nie zdarzyło mi się, aby sędzia go użył. Widocznie wszyscy na rozprawie zachowywali się poprawnie. Nie nosimy peruk. W trakcie mowy końcowej czy rozpoznawania sprawy nie chodzimy, nie biegamy po całej sali, tak jak właśnie w amerykańskich filmach. Generalnie sędzia sprawuje władzę nad tym, jak przebiega rozprawa. Jeżeli ktoś wybiega ponad to, co mówią przepisy, to zostaje uciszony tym młotkiem lub słownie. No właśnie, mówiłaś o perukach, ale peruk nie nosicie. A czy są jakieś inne stroje charakterystyczne dla waszego zawodu? Tak. Radca prawny ma strój urzędowy, nazwany togą. Jest to czarny strój z niebieskim, charakterystycznym żabotem, ponieważ kolor niebieski w różnych jego odcieniach jest kolorem rozpoznawczym zawodu radcy prawnego. Jak wygląda ta toga, ile musi mieć fałdek, ile odległości od ziemi, to również jest uregulowane, jak wszystko w naszym życiu, przepisami. Nawet fałdki na todze? Tak, dokładnie. Długość żabotu, nawet sugerowany materiał jego wykonania, to wszystko jest w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. A to mnie zaskoczyłaś, ci powiem to naprawdę. Nie wiem, czy moja jest przepisowa, mam nadzieję, że tak. Nie będziemy liczyć, okej? Umówmy się. A skoro już wiemy, jak ubrany jest radca prawny, to pewnie lepiej byłoby wiedzieć, jak nim zostać, czyli jakie szkoły skończyć, żeby móc tą togę w tej odpowiedniej ilości fałdek założyć na siebie. Czy możesz nam powiedzieć, jak zostać radcą prawnym? A czy satysfakcjonuje cię odpowiedź, że wystarczy chcieć? Nie, dawaj dalej. Jasne, mnie również nie satysfakcjonuje i oby widzów również nie satysfakcjonowała, ponieważ jak ze wszystkim w życiu, trzeba podjąć pewien trud, aby radcą prawnym zostać. W pierwszej kolejności bez tego nie zaczniemy, trzeba skończyć studia prawnicze, które trwają 5 lat, uzyskujemy tytuł magistra, ale następnie mamy kilka możliwości do wyboru, aby upragniony tytuł zawodowy zdobyć. Taką modelową ścieżką jest odbycie aplikacji radcowskiej, która trwa 3 lata i on najczęściej odbywa się bezpośrednio po studiach, jeżeli idziemy taką modelową ścieżką kariery. I aby dostać... Ja zapytam, bo wiesz, ja mogę nie wiedzieć. Aplikacja to jest taki staż? Aplikacja to jest dodatkowe szkolenie, tylko bardziej o wymiarze praktycznym. Oczywiście aplikanci uczęszczają na zajęcia, na których zdobywają także wiedzę teoretyczną, utrwalając to, czego nauczyli się na studiach, jednak mają bardzo dużo praktyk, w tym czasie mogą, a nawet muszą pracować w różnego rodzaju instytucjach, po to, aby poznać praktyczne aspekty wykonywanego zawodu. Okej, czyli mamy aplikację, to jest jedna ścieżka, a inna? Inną ścieżką jest podejście z tak zwanego doświadczenia. To w branży jest bardzo dobrze znane pojęcie. Wtedy taka osoba nie odbywa aplikacji radcowskiej, tylko formalnie wykazuje, że ma minimum 4-letnie doświadczenie w branży, na przykład pracy w kancelarii prawniczej i wtedy może podejść do końcowego egzaminu zawodowego bez konieczności odbywania aplikacji. A co ciebie zmotywowało do tego, żeby zostać radcą prawnym? Jak była twoja historia? To jarało cię to właśnie młoteczkiem w tych amerykańskich filmach, czy coś zupełnie innego tam uderzanie? Tak naprawdę myślę, że dla części naszych widzów moja historia może nie być motywatorem, a dla innych wręcz przeciwnie, to więc dawaj. Opowiem dokładnie tak, jak było. Ja kończyłam klasę biologiczno-chemiczną, czyli coś bliższe twojemu sercu. Oczywiście zdawałam maturę z rozszerzonej biologii, rozszerzonej chemii. Ale pewnego razu, jak był czas, gdzie te wyniki matur się procedowały,
Jechałam autobusem komunikacji miejskiej w mojej miejscowości. No i tak długa trasa była, korki były. Poczytałam sobie regulamin przewozów. W tym regulaminie było, co wolno. Czyli w paragrafie pierwszym wolno, w drugim nie wolno. Stwierdziłam, że to jest całkiem fascynujące. Te tak zwane paragrafy fajnie się czyta. I to zmotywowało mnie do tego, żeby poza złożeniem dokumentów na medycynę i farmację, złożyć dokumenty na prawo, na które się dostałam. Mm-hmm. Czyli zakazy i nakazy cię po prostu bardziej niż reakcje chemiczne i niż ciało pantofelka zainteresowały. Dokładnie, a zwłaszcza zakazy i to, jak ewentualnie zgodnie z prawem można je obejść. Aha, no tak, no bardzo fajna motywacja. A gdybyś dzisiaj cofnęła się do szkoły, bo opowiadałaś o tym, że wybrałaś profil biologiczno-chemiczny i myślę, że to też jest taka spójna historia dla wielu z nas, że nie zawsze to, czego uczymy się w szkole, jest nam potem potrzebne albo w 100% wykorzystujemy to potem w życiu dorosłym. Ale gdybyś ze swoim doświadczeniem cofnęła się pamięcią do czasów szkolnych, to co mogłobyś doradzić naszym słuchaczom, może młodym ludziom, którzy dopiero są przed wyborem tej ścieżki, a na przykład mówią, kurczę, fajnie być takim radcą prawnym, poczytałem sobie o tym więcej i na co postawić w szkole? Przede wszystkim nie należy się załamywać, jeżeli okaże się w trakcie naszej nauki, że profil klasy, w której jesteśmy, niekoniecznie idzie w parze z myśleniem o studiach prawniczych. Tak jak było w moim przypadku, zupełnie nie szło to w parze, a jednak szło z tego wybrnąć. Jeżeli już w trakcie szkoły pojawią nam się takie myśli, że chcielibyśmy spróbować aplikować na studia prawnicze po zdanej maturze, to warto byłoby przyjrzeć się i poświęcić więcej uwagi takim przedmiotom jak język polski, jak historia i teraźniejszość, dawniej wiedza o społeczeństwie, bo tutaj nazewnictwo tych przedmiotów jest ostatnimi czasy płynne. Także myślę, że te przedmioty głównie powinny zwrócić naszą uwagę, również włącznie z myśleniem o zdawaniu z nich matury na poziomie rozszerzonym, ponieważ większość uczelni, na których możliwe jest studiowanie prawa, punktuje takie przedmioty bardziej niż inne. Ale także nie jest to regułą, więc zanim wybierzemy przedmioty, które będziemy zdawać w rozszerzeniu, warto byłoby zapoznać się z rekrutacją, wymogami rekrutacji na danej uczelni, na którą chcielibyśmy się wybrać, bo może się okazać, że matematyka jest bardziej punktowana niż historia, bo oczywiście prawnicy muszą również logicznie myśleć. O, to dobrze to dodałaś właśnie, że tak naprawdę te różne umiejętności są nam potrzebne, więc nie warto odpuszczać żadnej, ale warto skupić się na tych konkretnych, które mogą nam ułatwić wybór ścieżki. Tak bym sugerowała. Cudownie. No a wiesz co, zabawimy się chwilę w szkołę. Czasami jest sens w zadawaniu zadań domowych. I gdybyś teraz na przykład naszym słuchaczom mogła podpowiedzieć, jakie jest zadanie domowe, jeśli chcieliby sprawdzić, czy bycie radcą prawnym jest może dla nich okej. Jakie to mogłoby być zadanie dla nich? Słuchajcie, teraz będzie zadanie od Mariki. Ja bym radziła podążać moimi spontanicznymi krokami, czyli wsiąść do komunikacji miejskiej, jeśli nie w waszym mieście, to w mieście sąsiednim, odnaleźć regulamin przewozów, bo słuchajcie, on powinien być wywieszony. Jak już go znajdziecie, poczytajcie go. Będą paragrafy, być może będą punkty. Jak już się z tym zmierzycie, zadajcie sobie pytanie, czy rozumiecie to, co jest tam napisane i czy ewentualnie widzielibyście jakieś inne możliwości rozumienia tego, co jest tam napisane. Jeżeli na co najmniej jedno z tych pytań odpowiecie sobie tak, to znaczy, że nadajecie się na bardzo dobrego radcę prawnego. No, powiem ci, że ciekawe zadanie domowe. Nawet sama chyba podejdę, jak następnym razem będę jechał jakimś autobusem. To absolutnie, nie wyobrażam sobie w żaden sposób inaczej. Słuchaj, ja tobie bardzo dziękuję, że byłaś z nami, porozmawiałaś o tym, jak zostać radcą prawnym i kim w ogóle radca prawny jest. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o ciekawym zawodzie, który być może będzie dla was. I pamiętajcie, że partnerem tego odcinka był portal szukajradcy.pl, w którym możecie odnaleźć takiego eksperta lub ekspertkę jak Marika i inni, którzy mogą wam doradzić w waszej sprawie, jeśli potrzebujecie pomocy prawniczej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Mariko. Ja dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.